Witam wszystkich moich subskrybentów. Jestem Karl ja Crash. Przez ostatnie trzy dni otrzymywałem obrazy z wiadomościami od moich subskrybentów, które mówiły mi, że w internecie istnieje bardzo interesujące i bardzo popularne zjawisko, o którym nikt nie mówi, a media nieustannie cenzurują, aby je ukryć. Nie wiem, czy jesteście tego świadomi, ale w tej chwili w sklepach we Francji krążą zdjęcia mówiące, mówiące o tym, że w bananach znajdują się ślady krwi, rozlane strzykawki i krew skażona AIDS, dlatego postanowiłem Was poinformować i ostrzec przed tym tematem. Dlatego chcę cię ostrzec, że jeśli kupujesz banany, upewnij się w 100%, że w środku nie ma czarnego lub czerwonawego koloru. Zwróć na to szczególną uwagę, zwłaszcza, że w grę wchodzi Twoje zdrowie. Jak widać na poniższych zdjęciach, wewnątrz bananów niektóre są krwiste, a inne czarne. Bądź bardzo ostrożny, ponieważ możesz złapać AIDS po prostu jedząc banany. Trochę się boję, ale to zależy od Ciebie, czy chcesz się przekonać. Kupując banany, pokrój je na plasterki i zajrzyj do środka. Jeśli zauważysz, że czubek banana jest czarny, oznacza to, że banan został wstrzyknięty strzykawką AIDS. Jak bez wątpienia wiesz, gdy już zostaniemy zamknięci, elity i przywódcy tego świata nie chcą pozostawić nas wolnymi i w pokoju, a przede wszystkim nie chcą pozostawić nas w dobrym zdrowiu. Stąd fakt, że absolutnie chcą nas eksterminować poprzez inny rodzaj skażenia, poprzez ogólne zaopatrzenie w żywność. Oglądaj wideo w kółko. I przeanalizuj obrazy jeden po drugim, aby nauczyć się, jak uniknąć tego zjawiska masowej autodestrukcji poprzez zatrutą żywność. A jeśli chcesz żyć dłużej, posłuchaj mojej rady i zastosuj ją w praktyce, a przede wszystkim podziel się tym filmem z jak największą liczbą osób. Zapewniam, że ten film nie jest oszustwem. Lepiej zacznij eksperymentować kupując banany, a sam się przekonasz. Przyjdź i podziękuj mi później. Tylko bardzo wdzięczni podziękują mi za tę rządową farsę serwowaną na szczeblu krajowym. Dbaj o siebie i swoich bliskich, i unikaj śmierci przez dietę. Do zobaczenia wkrótce w innym interesującym temacie, takim jak ten.